Cześć. Stoję w miejscu, gdzie jeszcze w 1945 roku znajdowały się hangary, warsztaty lotniska, łódzkiego lotniska. Teraz, jak widzicie, dookoła jest las, a w tym lesie jutro, czyli 26 stycznia, wraz ze stowarzyszeniem EPOEUK, będziemy poszukiwali jakichś artefaktów z tamtego okresu. Okresu, gdy istniało tu lotnisko. Co prawda za mną znajdowały się hangary, warsztaty. W trochę innym miejscu znajdował się pas startowy, są teraz tam zakłady, częściowo ogródki działkowe, czyli tam są miejsca, tamte są dla nas niedostępne. W miejscu, w którym stoję, otrzymaliśmy pozwolenie od leśnictwa, od konserwatora zabytków, prawie 100 hektarów lasów i jutro zaczynamy je czesać. Kilka słów o lotnisku w Ełku. Dokładnie nie wiadomo, kiedy ono powstało. Jedynie wiemy, że było wykorzystywane już podczas I wojny światowej. Tuż przed II wojną światową zostało zmodernizowane pod nowocześniejsze samoloty. Stacjonowała tutaj pierwsza eskadra samolotowa w liczbie 41 samolotów. I to stanowiła ona jak gdyby ochronę, taką pierwszą ochronę dla kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu. Tuż po II wojnie światowej, w 1945 roku, lotnisko jeszcze przez kilka lat było wykorzystywane przez Aeroklub Białostocki celem szkoleń, a potem zostało opuszczone, został posadzony las. No a my jutro, tak jak mówię, czeszemy te tereny, gdzie były hangary, gdzie były garaże, gdzie były warsztaty. Co możemy tutaj znaleźć? Ano jak to przy lotniskach, możemy znaleźć łuski, możemy znaleźć guziki groszki, monety feningi, możemy znaleźć na przykład nakrętki od Stihl handgranate M17, może pokrywki od zapalników do bomb lotniczych, odłamków na pewno dużo będzie, może narzędzia, a może broń, kto wie, zobaczymy jutro. Także jutro będzie szersza relacja, a na koniec wam przedstawię to, co znaleźliśmy. Trzymajcie się, cześć. No i pierwszy sygnał w dniu dzisiejszym. Zobaczmy. Gdzieś głębiej. Aha, no to jakieś tutaj jest sygnaturka. Jakaś rzecz militarna na pewno. Dobra, potem zobaczę. Zakopuję. No, jestem w miejscu, gdzie stały warsztaty przy lotnisku w Ełku, więc tutaj pewnie będzie dużo takich rzeczy. No właśnie, wilku mowa, następny wyłamek pewnie jakiś, albo narzędzia, różnie może być. Jakieś pazłotko. 55, kolejny sygnał. Zobaczmy, może by to na wierzchu jakieś pazłotko. Może być. No cholera. Mogę trafić? Ojej. No, część od czegoś. W takim miejscu teraz kopię
Tu kiedyś, tak jak mówiłem wcześniej, były hangary tudzież warsztaty na lotnisku niemieckim. A tu jest jakiś teren, odbyła się tutaj renowacja lasu. Całość zmulczowana, ale dosyć dobrze się jednak kopie. A okolica przepiękna. Kopiemy! Dużo sygnałów tutaj, ale niektóre mogą być ciekawe. Gdzieś tu. Bardziej tu. Jeszcze jakieś żelazne. Odłamek od jakiejś bomby, ewidentnie. Było. Nie mój but raczej. Guziorek. Czy mata? Guziorek. Już go oczyszczamy. Ciutki. Nie ma nic na sobie, żadnych sygnatur. O, widzicie? 20 cm nad obiektem macham. Coś zmieszane z żelazem, bo 38 też sygnał, ale zobaczmy. Dobra, spokój. Tutaj też coś jest, tak? Coś mi tutaj dzwoni. Aha, coś tam jest. Jest. Coś tu jest. Ej, to nie to chyba. Tu mam korzeń. A tu mam co? Ha, zobaczcie. A taka pucha się trafiła. O, i tutaj mam jakiś sygnał. Zobaczmy. Mieszana, widzę. Tutaj bliżej mnie. Oj. Aha, jakaś rurka miedziana. Takie coś właśnie wpadło tutaj. Mosiężna bodajże. Ja bym obstawiał, że to łuska.
Zaraz się okaże. Haha, no widzicie. Proszę. Łuseczka. O, zerk chyba. Taka sytuacja w lesie. Jakieś stare widać fundamenty. Tu przechodzimy do czegoś takiego. O, coś takiego z ziemi wystaje. To ciężko. Tego nie, nie można w ogóle tknąć. No to tego nie będę ruszał. Tutaj gdzieś musi to być. Aha. Chyba. Chyba wykopane. Proszę, kolejny odłamek. Coś od czegoś. No to kopiemy kolejny zapewne odłamek. No, ciężkie miejsce do kopania. Ojku. Zmulczowane wszystko. Tutka jakaś od czegoś. Tupka. Coś tu mamy napisanego. Oby po niemiecku. A oczywiście, że po niemiecku. Lösung. Widzicie? Nie widzicie? Zaraz pokażę. Korbo. Lösung. Coś tam Lösung. No, coś niemieckiego. Podsumowanie naszego dzisiejszego wypadu. No, nie mamy tutaj okazałych fantów za bardzo. No, jest kilka rzeczy, ale to słabo. Natomiast na lotnisku była niezliczona ilość śmieci, odłamków, łusek. A oto, co znaleźliśmy z najciekawszych. 50 centymów francuskich. 4 feningi 1863. No i fenolki, zaczynamy fenolki. O, tutaj mamy coś ze swastyką, jakiś fenolek. No i niezliczona liczba fenoli. Wpadło też troszeczkę guziczków. Tarskie, tu różne baronowskie. O, jest groszek, o którym mówiłem, że pewnie wpadnie jeden wpad, ale tylko jeden. Jedna kulka muszkietowa, bo to nie jest kulka muszkietowa, to jest guziczek, tak, guziczek, tu jest kulka muszkietowa. To jest bardzo fajna nakrętka od piwa z napisem Lyk, a Lyk to nazwa przedwojenna naszego miasta Ełku. O, udeczka od magazynku, ale w takim fajnym stanie, że zabraliśmy. Jakiś zapalnik od granatu. No to jakieś coś od portfela z musiądzu.
No i kilka tubek od jakichś różnych maści, specyfików szwabskich. Cain coś tam, czyli to jest do zębów jakaś pasta. Chloram. Jakąś blaszkę z jakimś czymś tam. Lösung. Nie wiem, co to jest. To musimy dopiero zidentyfikować to wszystko. To wszystko jest na świeżo, więc ja sobie na razie tylko tak tutaj przypuszczenia wysuwam. Tu jest część talerza, widać kawałek swastyki, rok. No i chyba tyle. Nic więcej nie mamy. No także wypad średnio udany, ale jak zawsze jest kilka osób, to zawsze się tych fantów troszeczkę nazbiera. A tu jeszcze jakiś mamy większy kaliberek, pocisk. Nie pocisk, tylko łuskę. No to tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.